Przed Tobą wykres właśnie CRO, czyli CRO, jak ja mówię to w skrócie, jeżeli chodzi o cenę akcji, można by było powiedzieć, ale wycenę projektu, który się nazywa Crypto.com. Crypto.com, zobacz, jest tutaj na 11, 12 miejscu, czyli jego wycena w tej chwili to jest 3 200 000 000 i ona się nie zmieniła za bardzo od momentu, kiedy mamy tak zwany rynek byka, czyli kiedy wszystko zaczyna rosnąć w górę. I teraz jak popatrzymy sobie tutaj w przybliżeniu, to ja zacząłem mówić o tym mniej więcej jak to CRO, czyli CRO, było na poziomie 16,50, czyli 165 tysięcznych dolara, może w ten sposób, czyli 165, no nie, 165 centów to nie mogę powiedzieć, ale 165 chciałbym powiedzieć satoshi, ale to też tak nie pasuje. W każdym bądź razie, jak było na 16 centów, mniej więcej poziomie, a w tej chwili mamy poziom 17 już centów i tutaj oczywiście mam to w tabelce, zobacz, tutaj to był ten poziom, czyli 167 tysięcznych dolara, a w tej chwili mamy 17 centów, czyli 170 tysięcznych dolara. To znaczy, że samo CRO, czyli CRO, wzrosło już o ponad 2%. I teraz jak popatrzymy sobie na ten rynek, który tutaj mamy, i na to, że tutaj nie było jakichś większych wzrostów w ostatnim czasie, czyli tak jak na tym wykresie można zobaczyć, o tutaj, czyli od 25 czyli 24 lipca nie było jakichś większych ruchów, tak? Poza tym, że tutaj mieliśmy taką akcję sobie boczną, to nie było jakiegoś większego ruchu, spadku czy coś w tym rodzaju, a kryptowaluty przez cały czas w tej chwili rosną. Altcoiny rosną, Bitcoin urósł i tak dalej. Za każdym razem, kiedy Bitcoin rośnie kawałek, daje coraz większą przestrzeń na inne altcoiny. Tak? Czyli jeżeli Bitcoin sobie urósł tyle, to altcoiny rosną kilka razy na przykład więcej. Oczywiście te, które mają odpowiednie fundamenty, dlatego że Bitcoin jakby rozpycha rynek po to, żeby one mogły sobie jeszcze bardziej zafunkcjonować i pokazać. Generalnie Bitcoin wyznacza taki trend, więc jeżeli Bitcoin w tej chwili wzrósł, to on poszerzył tą bazę dla altcoinów. Między innymi moim zdaniem właśnie też dla CRO. I teraz jeżeli CRO sobie wzrośnie, teraz, dobra, to narysuję. Jeżeli tutaj mamy taki wzrost, to powiedzmy, że dla uproszczenia tylko i wyłącznie, nie będę tutaj wchodził w technikalia, ale dla uproszczenia CRO może wzrosnąć o mniej więcej tyle. Czyli oznaczałoby to, że wzrosłoby prawie dwukrotnie, czyli przeszłoby do poziomu około 6,5 miliarda dolarów. Wcale nie jest tak dużo, jeżeli chodzi o ten projekt, bo przewyższyłoby na pewno taki projekt jak Bitcoin, Satoshi Vision, Litecoin, no i w tej chwili Cardano, ale Cardano za chwilkę też najprawdopodobniej będzie startować, ale doszłoby do poziomu Bitcoin Casha, który w tej chwili praktycznie w ogóle jest nieużywany, jeżeli chodzi o sieć. Jeżeli chodzi o może projekty, no bo sieć jest używana, no bo ludzie nim spekulują, handlują i tak dalej, ale Bitcoin Cash nie jest potrzebny, tak samo jak Bitcoin Satoshi w tej chwili nie jest potrzebny. To nie ma żadnego fajnego projektu, który by był o nie oparty, żeby one funkcjonowały tak jak o właśnie Crypto.com. I tutaj najbliższy projekt faktycznie, który jest i jest użyteczny w tej chwili w sieci, to jest Chainlink. I zobaczcie, on ma poziom 6,5 miliarda dolarów. Wzrósł ostatnio bardzo dużo, ale to nie znaczy, że nie może wzrosnąć jeszcze więcej, bo kolejne projekty, które są, to są, zobaczcie, XRP, poziom 14 miliardów dolarów, czy Ethereum na poziomie 50 miliardów dolarów. No zobaczcie, jaka tu jest przestrzeń tak naprawdę do wzrostu, żeby troszeczkę podgonić te największe projekty, które i tak w tej chwili one, czyli tutaj, czy Bitcoin, czy Ethereum, one będą rosły, tak, moim zdaniem. Oczywiście nie bierzcie tego jako pod rozwagę jako kogoś, kto jest doradcą finansowym, bo taką osobą nie jestem, ja tylko Wam pokazuję, jak ja na to patrzę. Patrzę na to już od 2015 roku, czyli od ponad 5 lat. I mogę Wam tylko przekazać swoje spostrzeżenia, które są z tym związane. Dlatego też, jak patrzę sobie właśnie na taki projekt jak CRO, który w tej chwili ma największą, prawie największą użyteczność, jeżeli chodzi o takie produkty, jeżeli chodzi o aplikacje, czyli coś, co na co dzień każdy z nas może używać, czyli właśnie na przykład takie karta krypto, to ten projekt może wzrosnąć. I teraz, co się wydarzy, jeżeli ten projekt wzrośnie, no to załóżmy, że on wzrośnie, nie wiem, niedużo. Na przykład weźmy sobie do 20 centów, ok? Przepraszam, nie tutaj, tylko tutaj. Do 20 centów, czyli wzrośnie jeszcze 20%. To oznacza, że będziemy mieć go na poziomie 20 razy 3,5 miliarda, czyli mamy powiedzmy 700 milionów więcej, czyli około 4 miliardów. Około 4 miliardów wycena. 4 miliardy wycena plasuje się tutaj na poziomie numer 10, czyli przewyższa EOS-a, ale jeszcze nie przewyższa nawet Bitcoin SV, który jest tak nie wiadomo po co tak naprawdę w tym momencie. Nic tam się nie dzieje na tym projekcie, zupełnie nic. Stąd też, jeżeli macie wziąć na przykład sobie kupić CRO, nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię związaną ze spekulacją na wzroście na tym tokenie, ale przede wszystkim właśnie pod kątem tej karty, o której rozmawialiśmy, tak? Czyli jeżeli mamy wziąć kartę, tą Ruby Steel za 1000 CRO, czyli mamy zastejkować, bo akurat w tym przypadku to jest stake, mamy zastejkować 1000 CRO, czyli w tej chwili 617 zł, no bo USD jest po 3,70. Jeżeli mamy to zrobić i 617 zł zastejkować i otrzymać za to 16%, pamiętaj, że jeżeli CRO wzrośnie i ty po tych pół roku, bo pół roku akurat trzeba zrobić stake'a przy tej karcie, to będzie właśnie na tym poziomie 0,2 lub tak jak ja napisałem 0,3, to ty jeszcze oprócz tego, że to wzrosło, będziesz mieć też te 16% więcej CRO, tak? Więc to jest dosyć interesujące, jeżeli chodzi o takie stajki. No i tutaj ta tabelka, którą już wcześniej przygotowałem, jak ono wygląda pod kątem ryzyka, korzyści i tak dalej, no to w tym momencie, biorąc pod uwagę te proste takie rzeczy związane z wydawaniem karty i z jakąś inwestycją na przykład w DAI, czyli w stablecoina, czy może w PAXG chociażby zamiast DAI-a, bo to będzie lepsze, bo to jest złoto. A jak wiecie, Warren Buffett w tym momencie no, wszedł w złoto, tak? Wszedł w spółki wydobywcze, czy dokładnie w jedną, w Barricka. Teraz, jeżeli weźmiemy sobie PAXG i tutaj weźmiemy na przykład pół uncji, a uncja w tej chwili kosztuje 1980, tak? To tutaj mamy na niej 6%. Teraz, tutaj mamy zły przelicznik. Tak, szybko. Mamy 439 zł, więc to nam daje 1350. Oczywiście mówimy tutaj o tym, że PAXG powinno wzrosnąć, czyli nie wiem, wzrośnie przez te pół roku do 2200. I tutaj mamy odsetki same, już nie mówiąc o tym, że PAXG wzrośnie o te $300. Czyli $200 na uncji, czyli około $100, czyli kolejne 400 zł. Czyli mamy taką możliwość, żeby przez tę platformę kupować też różnego rodzaju aktywa na właśnie Crypto.com i wykorzystać po prostu to, że ta karta, czyli sama aplikacja daje nam możliwość, daje nam taką platformę bardzo prostą do użytku. Dlatego, że nie musisz wchodzić na żadną giełdę, już jesteś na giełdzie, masz to wszystko w telefonie, możesz sobie zakupować tokeny, jakie chcesz, możesz to zrobić za pomocą karty kredytowej, do końca sierpnia jest w ogóle zniesiony 3,5% prowizji, więc obrót na tym jest bardzo łatwy i tani. Dalej, możesz to robić za pomocą środków, czyli przelewasz na przykład sobie tam euro, a pokazywałem, jak to zrobić, żeby przelać tam euro. Możesz właśnie korzystać z tego, że masz 2% cashbacku, czy na przykład zwrot na Spotify'u, na tej karcie za 1000 CRO, czyli 1000 CRO. Plus do tego bierzemy pod uwagę, że ten projekt teraz może jeszcze wzrosnąć. A dlaczego może wzrosnąć? Jeszcze z jednego powodu, dlatego, że jest coraz więcej osób, które korzystają z tej karty, czyli ją zamawiają, tak, a żeby ją zamówić, i coraz więcej osób ją zamawia, a żeby ją zamówić, oni muszą zrobić ten stake na 1000 CRO. Czyli co to znaczy? Że osoba, która wchodzi i zrobi stake'a na kartę, to ona zamraża jakby w systemie 1000 CRO, a jak zamraża w systemie 1000 CRO, to w tym momencie system, czyli system, jakim jest obrót na giełdzie, traci płynność, czyli zmniejsza się mu się płynność, czyli dostęp tych CRO, a za każdym razem, kiedy coś jest ograniczone, jeżeli chodzi o dostęp, to cena jego rośnie. Więc im więcej osób tak naprawdę kupuje, czyli może nie kupuje, czyli stake'uje, żeby dostać kartę, to tym więcej osób musi zakupić w ogóle CRO na rynku i je jakby zamrozić. A jeżeli to robią, to w tym momencie będzie cena szła w górę, bo jest coraz mniej dostępnego CRO. Dlatego między innymi z tych wszystkich powodów, które powiedziałem od początku, jeżeli chodzi o sam wykres, o cenę, o rozwój, czyli to, że Bitcoin się rozpycha, że daje przestrzeń dla takiego CRO, że osoby wchodzą i po prostu robią stake'i CRO na to, żeby mieć tą kartę, to z tych powodów przewiduję, że ta cena powinna wzrosnąć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że oprócz tego, że ona wzrasta, to ty korzystasz z tych dodatkowych bonusów, które tutaj są. Plus jeszcze to, że dostajesz 16% od zainwestowanego CRO. Teraz, co ja bym zrobił, jeżeli chodzi o CRO, to bym zrobił następującą rzecz, że miałbym zakupionych co najmniej 5000 CRO. 5000 CRO, czyli za 3000 zł. A teraz dlaczego miałbym za 5000 CRO? Dlatego, że jak wejdziemy sobie na ich stronę, to za każdym razem możecie znaleźć sobie coś takiego, co się nazywa The Syndicate. The Syndicate prowadzi do tego, że możemy sobie zakupować niektóre tokeny, tak jak w tym momencie jest to, jeżeli dobrze pamiętam, BAT, Cards and Credit, no tutaj nie będzie, ale piszmy sobie Crypto.com, Syndicate, widzicie, automatycznie się pojawia. Tam będziecie mieć cały opis też, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jak się korzysta z tego The Syndicate, czyli możesz sobie zrobić właśnie taki zapis, na przykład na dany token, czyli na przykład w tym momencie to będzie BAT i ten BAT będzie o 50% jakby tańszy. Oczywiście to nie jest tak, że każdy go dostanie, bo tam zawsze jest tak, że w tych pulach, które oni dają, widzicie, BTC Special Event 50% off. I teraz, czyli oni alokują jakby $2 miliony w to, żeby tworzą jakby taką pulę, żeby ludzie mogli z tego skorzystać. I teraz ta pula jest na BAT-cie, była na PAXG na przykład, tutaj było niewiarygodnie, ile osób po prostu się zapisało, bo to przekroczyło astronomiczne kwoty, jeżeli chodzi o ludzi, którzy się zapisali, czyli na przykład jak było, nie wiem, powiedzmy na 2 miliony, to oni mieli na 10 milionów osób, które byłyby chętne na to, żeby właśnie zakupić powiedzmy takiego PAXG z taką obniżoną ceną. Więc żeby na przykład właśnie coś takiego zrobić, to potrzebujesz mieć zawsze te 5000 CRO, czyli CRO. Tutaj są opisy, jak to wygląda. Też oprócz tego mieć trzeba coś takiego jak obrót na tej giełdzie, czyli musisz na przykład zrobić obrót, kupić, sprzedać na $5000, ale zobacz, za każdym razem zaczyna się to od 5000 CRO. Dlatego jeżeli już myślisz o zakupie CRO i myślisz sobie na przykład o tym, żeby korzystać z takich akcji, a oni tych akcji mają w każdym, nie wiem, ja chyba jak od momentu, kiedy to śledzę, to jest co tydzień. Popatrzcie, jak to wyglądało. Czyli za każdym razem, jak też coś listują na swojej giełdzie, to za każdym razem to robią. Można było te wszystkie coiny właśnie, można było spokojnie sobie właśnie wziąć z takim 50% off. Oczywiście nie, że chcesz kupić sobie nie wiadomo jaką liczbę, ale zawsze możesz część chociaż tych coinów kupić z takim no, dużym rabatem, nazwijmy to. I to jest coś, co można wykorzystać. Dlatego też jeżeli masz już zrobić coś takiego jak ten stake i tą kartę, tak, tutaj, to żeby nie robić tego dwa razy i skorzystać z tej ceny, która jest obecnie, która wydaje się być ceną, która troszeczkę tutaj zastygła w miejscu i tak jak ja patrzę na ten wykres, to bardzo prawdopodobne dla mnie jest to, że ta cena pójdzie do góry. Okej, teraz zniknęło. A już wiem, bo przy nagrywaniu trochę wolniej to się wszystko zaczytuje. I teraz zobaczcie. Bardzo prawdopodobne jest dla mnie to, że ta cena wzrośnie. Nie znaczy, że ona wzrośnie od razu, tak jak tutaj narysowałem tą strzałkę, tylko oczywiście to wzrośnie w czasie. Natomiast ta cena najprawdopodobniej tutaj będzie miała za chwilę jakieś swoje wybicie, być może właśnie do tych 20 centów i tak dalej, dlatego że już przebiliśmy poprzedni tutaj próg, który tutaj był. Możemy się cofnąć jeszcze i zobaczyć, gdzie mieliśmy wcześniej jeszcze jakiś poziom ATH, czy on w ogóle był, bo to też jest ważne, że jak patrzycie na giełdę, natomiast zobaczcie, widzicie, tutaj wcześniej na razie nic się nie rysuje. Możliwe, że to jest właśnie przez kwestię tego, że nagrywamy. Natomiast tutaj przekroczyliśmy już ten próg, który tutaj był wyznaczony. To zawsze daje nam taką bardziej otwartą drogę do tego, żeby pójść w górę. Dlatego można skorzystać z tego, że ta cena jest moim zdaniem tuż przed tym, żeby się podniosła, dlatego że Bitcoin otworzył furtkę, dlatego że coraz więcej osób posiada tą kartę i wchodzi, żeby wejść i posiadać tą kartę. Musi zrobić stake 1000 CRO, ty możesz zrobić 5000 CRO, żeby korzystać właśnie jeszcze z tych takich rabatów na zakup kolejnych coinów, które będą. I to są bardzo ciekawe propozycje, które robi CRO, dlatego jakby nie mam innego projektu jakby w tym momencie lepszego, żeby was zachęcić do tego, żeby wejść w ogóle do świata krypto. Dlatego, że to jest według mnie w tej chwili projekt numer 1 pod kątem takiej użyteczności, mobilności i łatwości, który funkcjonuje, to będzie jeszcze niedługo dużo łatwiejsze. Natomiast na ten moment jest to taki projekt, który widzę, że każdy z was może mieć swoje korzyści. Dlatego bardzo proszę cię o dwie rzeczy. Oglądasz ten film, przydatne są dla ciebie te informacje, które przekazałem, jeżeli chodzi o tą kartę. Kliknij kciuka do góry, tak? Pokaż kciuk do góry i zasubskrybuj ten kanał. Kolejna rzecz to po prostu skorzystać z linków, które tutaj daję, żeby zakupić, czyli zarobić stake'a i zamówić sobie tą kartę. Bardzo ważne jest, że jeszcze mają taką promocję, jak to, że przy stake'u właśnie 50 MCO, chciałem powiedzieć, 1000 CRO, czyli tych CRO, dostajesz jeszcze $50 CRO na samym początku. Czyli tak jakby z góry ci zapłacili powiedzmy jakąś tam prowizję za to, że robisz tego stake'a. I to jest $50. I to samo ty możesz zrobić, jeżeli komuś polecisz właśnie tą kartę, czyli masz korzyści z tego, że jest ta karta, że możesz właśnie robić stake'i czy pożyczać na fajne procenty te środki twoje w postaci kryptowalut, to jeszcze możesz też polecić ten program dalej. Więc to wszystko powoduje, że ten projekt, jakim jest Crypto.com, jest projektem numer 1, który promuję. Oprócz tego, że jest też kwestia tego, że mówię o samym Bitcoinie i o samym Ethereum i innych kryptowalutach, to jest taki produkt, który po prostu chce, żeby miał swoją masową ilość, jeżeli chodzi o zafunkcjonowanie na rynku, dlatego, że jest po prostu przydatny. Jest dużo lepszy niż każdy inny produkt w tej chwili bankowy. Czyli jeżeli masz gdzieś trzymać pieniądze, to właśnie tam, dlatego, że oni ci dają fajne oprocentowanie za to, że trzymasz tam środki. Nie tylko środki w postaci fiata, tylko przede wszystkim w postaci właśnie kryptowaluty, która w tej chwili w stosunku do fiata, jak dla mnie, po prostu rośnie. Fiat spada, dlatego że jest dodrukowywany. Dobra, to tyle na dzisiaj w tym wideo. Pamiętaj, daj lajka, czyli podnieś kciuka do góry, zasubskrybuj kanał, skorzystaj z linku i ciesz się korzyściami płynącymi z projektu Crypto.com, jeżeli chodzi o samą aplikację i także o kartę. Minimalnie taki poziom, właśnie cena do jakby tego, co dostajesz, to jest właśnie Ruby Steel. Jeżeli chcesz więcej tych korzyściach, które tam pokazywałem, to jest to Indigo lub Jade. Karta Ruby Steel, Jade, Indigo to są karty już metalowe, bardzo fajne w dotyku. Zawsze jak daję to osobom do przytrzymania, to mówią: o wow, jaka fajna karta. Dobra, tyle na dzisiaj, do zobaczenia, cześć.